hodowlach, sklepach zoologicznych i domach żyje około 5 milionów, proszę Państwa, królików. Niestety często przekonują się, jak okrutny jest człowiek. Bywają używane jako żywa karma albo wyrzucane na śmietnik. Zwierzęta te ratuje Iwona Kosowska i jej Stowarzyszenie Pomocy Królikom. No cześć Iwona z tej strony. Powiedz mi, od której strony mamy wejść tutaj, bo ja mamy tutaj... Jedziemy do domu tymczasowego, tam gdzie zostawimy cztery króliki. To jest też jednocześnie osoba, która adoptowała od nas kilka królików, w tym takie dwa duże. A ile chcesz mi zostawić? No ile możesz wziąć? O Jezus Maria, jakie one są zgłoszone. Im więcej, tym lepiej. Główna rzecz to są adopcje królików. Tak więc w tej chwili jest 250, powiedzmy, około królików wystawionych do adopcji w całej Polsce. W Warszawie jest 50 mniej więcej królików do adopcji. W kulminacyjnym momencie w domu miałam 17 królików. Były hodowlane, były miniaturki, były karzełki, były baranki. Wydaje mi się, że miałam chyba przekrój przez wszystkie możliwe króliki, jakie są. Już. Znaleziony w centrum Warszawy przez Straż Miejską. Znaleziony został na ulicy Pereca pod komendą. Nie potrafi na przykład stanąć na dwóch nogach. Halo? No dobrze, bo my właśnie wychodzimy. Takich filarów stowarzyszenia, no powiedzmy, jest no kilkadziesiąt osób, powiedzmy 40 osób takich naprawdę bardzo aktywnych. A pozostali to są tacy ad hoc, pojawiają się jacyś wolontariusze właśnie, czy czerpiemy też dużo zasobów ludzkich z naszego forum internetowego. Tam mamy 6 tysięcy zarejestrowanych użytkowników. Bo to jest królik, który miał młode, tak z 2 miesiące temu się urodziły. Już ich nie karmi, trzeba sprawdzić po prostu, jak się czuje. Znajdujemy się w lecznicy weterynaryjnej, która od pewnego czasu zaczęła współpracować z naszym stowarzyszeniem. Też tutaj mamy darmowy hotel dla królików po zabiegach, dlatego też no, trochę tych królików się tutaj pojawiło. Ale to na targach właśnie zdobędziesz nowych, jakieś tam, wie, domy tymczasowe, darczyńców, może się ktoś tam znajdzie na tych targach, to musisz mieć te ulotki. Nie było listów żadnych? Nie, listów nie było, a wizy też żaden nie przyszło. To muszę te ulotki skompletować. Zaczyna się od zgłoszenia. Zazwyczaj piszą nam osoby prywatne na maila informacje, że gdzieś u kogoś coś niedobrego się dzieje. Takie zgłoszenia analizujemy, wysyłamy inspektorów, żeby sprawdzili na miejscu, co konkretnie się dzieje, z czym jest to spowodowane i podejmujemy wtedy konkretne działania. W zależności od zgłoszenia, przekazywanie do policji, żeby było wszczęte postępowanie karne, lub też właśnie odbieranie królików. To firma, która szkoli osoby w ramach jakby przetrwania w trudnych warunkach. Częścią takiego szkolenia jest zakup królików na targu, następnie ich zabicie. Byłeś tam na tej policji, jak to wyszło? Sprawa trafiła do prokuratury w Częstochowie na południe. No. Czekamy na rozwój wydarzeń. Ludzie się śmieją w momencie, kiedy wymieniamy nazwę Stowarzyszenie Pomocy Królikom. Że co? To chyba jakaś prowokacja? To brzmi jak Stowarzyszenie Pomocy Liściom na Drzewach, w spadaniu z drzew. No, takie właśnie to są rzeczy, które musimy w społeczeństwie przerobić, żeby nie budziło to śmieszności. No, nie dziwne, że budzi, skoro tyle królików jest zjadanych, zabijanych na mięso, oferowanych w sklepach. No, to są przedmioty, prawda? Chcesz jeść? Jakie dobre! Jakie dobre! Pomoc przedmiotom, no to budzi taką reakcję obronną w postaci no, zbagatelizowania, śmiania się. No, to jest naturalna reakcja, dlatego naszą rolą i dwóch organizacji pozostałych króliczych jest to, żeby zmieniać świadomość społeczeństwa, że jakoś te króliki będą troszeczkę inaczej postrzegane.